I cześć wszystkim, witajcie z tej strony Frodo, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Custom z gry Tomb Raider. Kolejny custom wybrałem i również będzie to custom, w którym akcja dzieje się w pociągu, bo takie lubię. Miałem, jak wiecie, niedosyt z gry z Tomb Raider 4. Jeden już przeszedłem i teraz jeszcze jeden znalazłem. Desert Railroad. Nie wiem, czy ja to dobrze wypowiadam. W każdym bądź razie akcja w pociągu. Nie jest też wysokiej noty ten custom, ale go wybrałem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Przeszedłem w każdym bądź razie raz, więc nie będzie to na ślepo. Od razu akcja. Na sam początek mamy tutaj kolesi. Dobrze, chwila spokoju. Zupełnie inne klimaty niż ten poprzedni custom. Tamten był bardziej taki wojskowy, ten jest bardziej przypominający właśnie Tomb Raider 4, tą wycieczkę do Aleksandrii. Dobra, zabiliśmy dwóch kolesi. I teraz tak, jeszcze tylko sprawdzę, bo tutaj były drzwiczki. One chyba są zamknięte, tak? Czy jak to jest? Nie, otwarte. Tutaj potrzebujemy klucza do tego... Tak, żeby otworzyć te drzwi. Tutaj mamy coś na tym biurku, bo ile pamiętam, na tych biurkach coś było. Tak, tutaj mamy naboje do Uzi. A tutaj chyba same Uziki, tak? Super. Tutaj na razie nie wyjdziemy. To jest ogólnie chyba nawet wyjście. Musimy dostać się tam, tamten korytarz za tymi komputerami. Dobra, więc nie tutaj. Wychodzimy stąd i idziemy szukać klucza. Jak widzicie, no wprost mamy klatki, w której mamy wielkie skorpiony, też z czwóreczki. Sobie zapiszę. Trzeba będzie je tutaj pokonać. Najlepiej, słuchajcie, zrobić to, wskoczyć sobie tam właśnie, gdzie te drzwi. I spróbuję to zrobić. Może mi się uda. Aczkolwiek... No właśnie, tego się bałem. A nie szkodzi nic. Weźmiemy sobie apteczkę. I teraz możemy je tutaj pokonać. Strasznie dużo trzeba wpakować, słuchajcie. Dobra, przesuwamy sobie tego gościa. Niestety on nie dał rady tutaj z nimi. I mamy apteczkę. W sumie jedną zmarnowaliśmy. Ale okej. I tutaj, słuchajcie, mamy przycisk. Dobra, otworzyły się tamte drzwiczki. Więc... wbijamy do następnego wagoniku. I tak, zanim pójdę na górę, to jeszcze tak, tutaj potrzebujemy coś. Nie, tutaj jest przycisk. Co on robi, bo już nie pamiętam. Oczywiście pewnie... Aha, coś się otworzyło. Na tych biurkach nie ma nic. W sumie możemy sobie użyć tutaj Uzi. Aha, tutaj się otworzyło. Dobra. Ale możemy jeszcze sobie wejść na górę. Tu chyba nawet koleś jest. Okej.
Od razu mamy naboje do Uzi. I tutaj, słuchajcie, potrzebujemy klucza. Dobra, muszę to zapamiętać. Idziemy dalej. Następny wagon. Dobra, teraz tutaj. Co my tu mamy? A, gościa. Okej. Ale jeszcze jakiegoś słyszę. Aha, tu. Tylko teraz tych drzwi nie otworzę. Tu mamy wajchę. Otworzą się te drzwi. Co my tu mamy? Dobra, na biurku mamy naboje do Uzi. I tutaj. I tu. Dobrze. I otwieramy klapę w podłodze. I tutaj, słuchajcie, mamy właśnie ten nasz kluczyk. Tych drzwi nie otworzę, tak? Tak, nie otworzę. Dobra, to wracamy się. O ile wiem, ten custom nie ma w ogóle sekretów. Z tego co wiem. Chociaż nie, poczekajcie. Nie, są. Co jak gadam. Są, są. Ale tak dziwnie ukryte. Zresztą zaraz wam pokażę. Dobra, otwieramy tym kluczem. Coś się zadzieje? Dzieje? Co się dzieje? Co my tu mamy? Nic. Uwielbiam to właśnie, jak nie pokazują, co się dzieje. Ale podejrzewam, że te drzwi się otworzyły tutaj na końcu. Chociaż... No właśnie. One się otworzyły, ale dopiero jak podejdziemy do nich. Okej. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, ja bardzo, słuchajcie, lubię te klimaty tutaj właśnie pociągu, skakanie po tych dachach. Co my tu mamy? Tutaj w sumie mogę skoczyć. Skoczę na następny. Ale czekajcie, czekajcie. Chwila, chwila. On chce wyjść, tak? A tu mam przycisk. Dobra. Wciskamy go. Otworzy się przejście i oni tutaj będą z nim walczyć. Także w sumie on wykona troszkę za mnie robotę, aczkolwiek będę musiał później się sam z nim uporać. Zobaczymy, kto pierwszy zginie. Czy oni, czy ten skorpion. To jest ostatni wagon. Czekajcie, bo on oczywiście wybrał mnie. Dobra, i teraz mamy tutaj taki problem, że musimy się z nim uporać. Patrzcie, skubaniec jak czeka na mnie. Mach. Zaraz wezmę apteczkę. Albo wezmę sobie już ją teraz. O, pięknie. I tutaj, słuchajcie, mamy ten klucz, który potrzebujemy do zakończenia tego customu. Dobra. Możemy się teraz wrócić. I jeszcze zaraz wam pokażę właśnie te sekrety. Sprytnie ukryte. Oczywiście przez to, że zabraliśmy ten klucz, pojawili się przeciwnicy. A ja mam tylko beznadziejne zwykłe te, tak? No tak, niestety. Dobra. Stąd chyba nie ściągnę go. O kurde, ile tam jest. Dobra, ale teraz chcemy jeszcze wam pokazać właśnie ten ukryty sekret. Musimy tak dziwnie stanąć pod kątem. I teraz musimy tak zrzucić się na dół i szybko złapać rękami. To wtedy, znaczy nie wiem, czy mi się to uda za pierwszym razem, dostaniemy się tam
po prostu na dół. O tak. No nie tak. Load, load. Czekajcie, może troszkę za mocno. Może tak. O właśnie. Dziwny sposób na dostanie się tutaj, ale innego nie ma. I tu mamy rewolwer. I on oczywiście się bardzo przyda. I teraz słuchajcie, o, te drzwi się same otworzą. Wychodzimy. Będzie jeszcze coś takiego raz. Musimy zrobić. Dobra, weźmiemy sobie ten rewolwer. Ok, 6 naboi. No ok. Czy jak skoczę tutaj, to się złapie? Młode już strzelają. Ok, spokój. Dobra. Dwa te wystarczą. I tutaj chyba już nic nie ma. Idziemy dalej. Musimy się wrócić właśnie tam na sam początek. Tam też rzeczywiście kolesie czekają na nas. Niestety musimy sobie poradzić zwykłymi pistoletami. Tam jest jeszcze jeden, kurde. No chodź tu. No, skuba nic do mnie strzela, ale ja nie mogę. Jeszcze jeden. Nie wiem, czy ja go zabiję. Coś tam mu się odejmuje, ale czy ja wiem? Wezmę sobie małą teczkę. Dobra, udało się. Idziemy dalej. Dobra, i to było tu. Dobra, dzięki temu, czy tutaj coś jest, możemy przejść dalej. Tu nie ma nic. A tu też nie ma nic. Ten oczywiście będzie nas tu zaraz atakował. Okej. W sumie słuchajcie, to już zaraz będzie koniec. Jeszcze tylko chcę sobie tutaj zrobić to samo, co zrobiliśmy tam wcześniej. Z tym sekretem. Może mi się uda. Ja nie wiem. No nie, nie, nie tak, nie tak. Chcę sobie otworzyć te drzwi. No nie udało się. Jak to zrobić, żeby to... No właśnie, coś takiego. Możemy sobie otworzyć te przejście tutaj. One były wcześniej zamknięte. I teraz, słuchajcie, wystarczy tylko wskoczyć na te... Na te skrzynki i kończymy, że tak powiem, custom. No właśnie, króciutki, no ale taki spoko. Właśnie będą się tak pojawiać u mnie takie customy. Chyba jeszcze jeden znalazłem taki właśnie z pociągiem, także zobaczę, może jeszcze jeden nagram. I to by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego, cześć!